Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj sprawdzimy sobie kolejny samochód IGC Special, jest nim Seacon TC. I już wchodzimy do dealera samochodowego, bo po wielu, wielu, wielu godzinach ciężkiej pracy twórcy zdołali go w końcu dodać. I kosztuje 550 tysięcy dolarów IGC, kupujemy. I o, nawet kolekcjonera zdobyłem, wow. No i wbijamy sobie, proszę was, od razu wrzucamy do niego jakieś części, zobaczymy o co w nim chodzi. Ja już go kiedyś miałem, ale nie robiłem przeglądu, bo chyba jakoś nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Wkładamy mu jakieś tam dobre części. Da się go podnieść, jak widzicie, jedną częścią Ultra do klasy C. Dajmy coś tutaj jeszcze, klasa B. Zawiechy nie mam żadnej, dajmy sklepową. Proszę was, zawieszenie, zdajmy tutaj sklepowe, może to zawieszenie. I teraz chodźmy jeszcze dać jakieś hamulce Mediona i może opony Ultra. Łącznie 570, 5 punktów i mamy klasę C. Już nam wóz powinien naprawdę nieźle śmigać. Z tego co pamiętam, ma słabe nitro, ale za chwilkę wszystko sobie zobaczymy. Włożymy tu jakieś skille, może na wydłużenie Perfect Startu. Nie będę już szalał z tymi wykoksowanymi, fajnymi skillami. Je sobie zostawimy na później. Natomiast teraz weźmy sobie wydłużenie doskonałego startu. Myk, myk. Zapisujemy. I już biorę pada do ręki i już idziemy do jazdy dowolnej i sprawdzimy, co ten samochód potrafi. Może jeszcze, no właśnie, pokażę wam przy okazji warsztat z częściami. I mamy tutaj części piękne. I pierwszy bodykit za IGC wygląda tak, całkiem fajny bodykit, nie powiem. Drugi za boosty wygląda tak, niezły. 650 boostów, całkiem niezły bodykit, ten już taki hardkorowy i no ten też taki inny może, ale ten by był spoko, prawda? Seacon, fajnie wygląda. A, dajmy sobie tego. Spoilery, mamy 4 za IGC, dajmy może sobie full pakiet za kasę z gry, zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało, jakiś spoiler sobie tutaj dobierzemy. A teraz dajmy sobie jeszcze maski. Masek nie mamy tutaj żadnych, niestety. Trudno. Obejdzie się bez masek, zainstalujmy sobie te części. I tyle. Wychodźmy z garażu. Sprawdźmy szybciutko nowego Seacona. Jedziemy. Na razie się przejedziemy tak o. Opowiem wam o wrażeniach z prowadzenia tego samochodu. Myślę, że prowadzi się ciekawie. Skręt nie jest tutaj jakoś bardzo dobry. Samochód fajnie brzmi, zdecydowanie. I sprawdźmy nitro. No nitra niestety tutaj praktycznie nie mamy. Ale prowadzenie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Na moje odczucie jest to coś podobnego, jeśli ktoś ma, do Mitsubishi Eclipse GST. Zdaje się, że ten samochód również ma napęd na przód, tak jest. Także może tutaj rozpoznaję tą analogię między tymi dwoma samochodami. Ale naprawdę jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o prowadzenie. Nie jest takie ono pudełkowe, jakieś sztuczne. Jest naprawdę takie, jakie ja właśnie lubię. Trzeba się trochę postarać przy tych zakrętach, ale jednocześnie nie jest to sterowanie takie złe. No, można sobie z tym poradzić. No dobrze, no to spróbujmy sobie coś tutaj zdziałać na klasie B. Myślicie, że dam radę? Zobaczymy. No i startujemy. O Jezus, nie trafiłem w nitro. Przepraszam was serdecznie, ale zdarza się. Moimi przeciwnikami są dwie A1 oraz Porsche Carrera RSR 3.0 i zdaje się, że nie mamy tutaj
żadnego głupka z cheatami, więc możemy sobie spokojnie, myślę, porywalizować. To jest wyścig Road 5.5, bardzo fajny i myślę, że dla Seacona również nie będzie najgorszy. Okej. No idzie całkiem nieźle. Prowadzenie jest w miarę dobre. Do czego bym się przyczepił? No chyba na razie tylko moim jedynym zastrzeżeniem jest słabe nitro. Wow, co to się podziało tutaj? A poza tym jest naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o przyspieszenie, raczej też tutaj bym nie powiedział, że jest super, no ale jeszcze się na razie wstrzymam z tą opinią, dokończę ten wyścig i wam powiem. Zobaczymy, ile wyciągnie niewymaksowany Seacon na prostej. 290 km na godzinę, tyle co wymaksowana Mazda RX-8 w klasie B. Przypominam, mój Seacon ma 575 punktów na statystyce ogólnej, to znaczy, że jest w klasie B i jest niewymaksowany. Dlatego ta prędkość jest dosyć dobra. Podejrzewam, że po wymaksowaniu będzie jechał gdzieś około 300 km na godzinę. Wow. Zakręty naprawdę pokonuje się nim bardzo ładnie i gładko. I to prowadzenie, no właśnie, jest takie bardzo podobne do tego Eclipse'a, abym powiedział. Trzeba troszeczkę jednak gazu spuścić, ale myślę, że to też można skorygować jakimś tam bardziej wyszukanym tuningiem, prawda? Ja te części tak włożyłem na pałę, zdaje się, i to zrobimy sobie wallride'a, więc raczej czegoś tutaj szczególnego nie musimy się spodziewać. W każdym razie przede mną jest Porsche Carrera RSR 3.0, samochód, który w klasie B wymaksowany jest bardzo dobry, ja go posiadam i naprawdę na tej trasie jest świetny. A tym Seaconem go dogania. Prawdopodobnie coś tam używa jakichś power-upu, bo widzieliśmy, że używał nitra. I miałem troszeczkę lagi. Także biorąc poprawkę na to, Seacon zdaje się, że jeśli go wymaksujemy, a to będzie trochę kosztowne, bo jednak potrzebuje wiele części ultra do tego, może się spisać w klasie B, jeśli naszymi przeciwnikami nie jest to Toyota MR2 czy BMW M3 Sport Evolution. I zobaczmy sobie podsumowanie. Kolega użył tutaj jednego nitra tylko, no to w sumie niewielka różnica. Jechał 329 km na godzinę, a no z górki gdzieś tam użył sobie tego nitra, to tam więcej tej prędkości miał. W każdym razie, no nawet nieźle wypadłem, powiem wam. Drugi, za mną są dwie A1-ki, no ale ktoś tam słabo chyba pojechał. Więc, no kurczę, Seacon zdaje się, że całkiem nieźle sobie radzi w klasie B nawet. Nie jest to słaby samochód, na pewno, ponieważ ma dobry skręt, dobre prowadzenie ma, bardzo przyjemne. Jeśli komuś podoba się ten samochód, to na pewno na prowadzeniu się nie zawiedzie. Nie jest ono, jak mówiłem, pudełkowe, jest bardzo, bardzo przyjemne przy zabawie tym właśnie samochodem. Więc przyspieszenie, no, ciężko stwierdzić, jest ono takie raczej średnie. Na pewno nie jest to coś a la Mazda RX-8, bo tam to mamy po prostu hardcore. Podejrzewam, że jest nieco słabszy niż w tej R8-ce, RX-8-ce i raczej RX-8-ka byłaby lepsza na klasę B niż Seacon, ale nim też można wygrać, bo w sumie, no właśnie, też w sumie ma podobne prowadzenie do Mazdy RX-8. Ja bym powiedział, że gdzieś tak pomiędzy Mazdą RX-8 jest, a Mitsubishi Eclipse GST. Więc tak jak mówię, jest to na pewno opłacalny zakup za 500 000 gotówki, bo naprawdę nie jest to zły wóz. Nie jest to zły wóz i widzicie, jest sporo opcji do tuningu. Możecie sobie tam jakieś bodykity pokupować. To, co ja teraz mam założone, jest za IGC. Także jeśli ktoś się chce pobawić całkiem nowym pupilkiem, jak najbardziej polecam Seacona. I to był samochód z IGC Special, który będzie dostępny za kasę z gry przez kolejne chyba 3 albo 2 dni. Także śpieszcie się z zakupem.
No i tyle. Dziękuję Wam za wyświetlenie. Jeśli Wam się podobał film, to lajkujcie i trzymajcie się. Do zobaczenia, na razie. Cześć.